Czym jest TMS, czyli przestrzeszkowa stymulacja magnetyczna? TMS jest innowacyjną i nieinwazyjną techniką terapeutyczną, która wykorzystuje impulsy elektromagnetyczne do wpływania na aktywność mózgu. Polega ona na dostarczaniu impulsów elektromagnetycznych do konkretnych obszarów mózgu poprzez umieszczenie cewki na skórze głowy. W przeciwieństwie do farmakoterapii, która działa głównie na drodze biochemicznej, TMS wykorzystuje pole magnetyczne do uzyskania zmian funkcjonalno-morfologicznych w komórkach nerwowych. Zmiana aktywności neuronalnej ma za zadanie łagodzić objawy niektórych zaburzeń psychicznych. Ta metoda terapeutyczna jest obecnie zarejestrowana do leczenia depresji lekoopornej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.